Waldemar Stupołkowski, burmistrz Sępólna Krańskiego. Gminę naszą dotknęła ta nawałnica z 11 na 12 sierpnia. Straszne zniszczenia w infrastrukturze mieszkalnej i inwentarskiej, gospodarczej, również i drogi, i lasy. Na dzisiaj potrzebujemy tutaj głównie pomocy w materiałach budowlanych do odbudowy zniszczonych budynków i obiektów. Potrzebujemy też i środki finansowe na naprawę tego wszystkiego, co zostało zniszczone w tą noc z 11 na 12 sierpnia. Każda pomoc tego typu jest dla naszej gminy bardzo potrzebna, bo sami mieszkańcy, sami rolnicy i sama gmina sobie z tym ogromem strat nie poradzi. Jest udostępnione konto, na które można wpłacać środki finansowe, jeżeli ktoś może takiej pomocy udzielić. Jest też podany numer telefonu do Urzędu Miejskiego, na który można zgłaszać na przykład pomoc w postaci materiałów budowlanych. Mamy już pierwsze sygnały. Są ofiarodawcy, którzy na przykład ofiarowują cement, bloczki gazobetonowe, czy materiały do konstrukcji dachu, czy do pokrycia dachu. Tego typu elementy w każdej ilości jesteśmy w stanie tutaj zagospodarować, żeby pomóc naszym mieszkańcom podnieść się z tych zniszczeń. Ta cała nawałnica dotknęła 1/3 powierzchni naszej gminy. To jest 8 miejscowości na 26, które istnieją na terenie naszej gminy, zostały dotknięte tym kataklizmem. Zniszczenia obejmują ponad 200 budynków mieszkalnych, ponad 320 budynków inwentarsko-gospodarczych. Do tego są zniszczone lasy, no i uszkodzone też i drogi. Mamy tutaj też uszkodzenia mienia publicznego w postaci świetlicy wiejskiej, na przykład w Skarpie są zniszczenia odnotowane też i na budynku szkoły w Wałdowie. Ten obszar gminy został dotknięty właśnie tą całą nawałnicą.